się okazało już na trzeciej zmianie, gdzie byliśmy właściwie już na pierwszym miejscu, tak? No a już Ania Gosk swoje już zrobiła, bo ona już, ona zresztą była najlepsza na indywidualnie na 3000 metrów. W tych dziewczynach do 35. To jest niesamowity poziom, no tak naprawdę. Wyniki w ogóle tych przełaj i tego wszystkiego to jest prawie na poziomie mistrzostw Polski seniorów. No. Także to jest coś niesamowitego. Trasa była ciężka, wczoraj było bardzo mocno grząsko, padał deszcz. Także ślisko, bo sam niestety wczoraj zaliczyłem upadek na jednym zakręcie. Potem walczyłem o srebro, przegrałem ze swoim kolegą z drużyny, już wiekowym chłopakiem, ze Zbyszkiem Murawskim. Ale za rok rewanż. No zobaczymy jak to wyjdzie, no, tak naprawdę, czy to tym mistrzostwa jeszcze będą za rok.